W listopadzie 1943 roku Komenda Sochaczewskiego Obwodu Armii Krajowej Skowronek wydała rozkaz uformowania wydzielonego oddziału partyzanckiego. Jego dowódcą został kapitan Wilhelm Kosiński, pseudonim Ścisław. Sam zaś oddział przyjął kryptonim Socha. Zimą 1944 roku partyzanci założyli tajny obóz i prowadzili szkolenia na terenie Puszczy Kampinoskiej, przygotowując się do przyszłych akcji dywersyjnych KDW. To o nich będzie ta historia. W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i pola bitwy nad Bzurą przechowuje się wiele wspomnień o wydarzeniach II wojny światowej. Ważną częścią lokalnej historii jest powstanie i losy Armii Krajowej słynnego sochaczewskiego 8. obwodu Skowronek. Działalność konspiracyjną rozpoczęto tu już w strukturach Służby Zwycięstwa Polski w 1939 roku. Zaprzysiężeni żołnierze Skowronka z poświęceniem prowadzili walkę z okupantem niemieckim. Szkolili się, zbroili, organizowali oddziały dywersyjne przeznaczone do przyszłych akcji bojowych. Jednym z takich oddziałów był oddział partyzancki o kryptonimie Socha, utworzony z zagrożonych dekonspiracją żołnierzy. Dnia 4 kwietnia 1944 roku oddział ten został osaczony przez Niemców i w krwawym boju rozbity we wsi Bronisławy. W 2019 roku przypada 75. rocznica tych dramatycznych wydarzeń. Warto więc przypomnieć o jego historii. Film poświęcamy wszystkim żołnierzom oddziału partyzanckiego Socha, walczącym i poległym za wolność Polski.